Atrybuty Boga, Boży Gniew. Boży Gniew to zawsze konsekwencja Bożej świętości. Bóg jest czysty i nienawidzi grzechu, a kocha sprawiedliwość. Gdyby nie Boży Gniew wiszący nad nami, nie widzielibyśmy pełni miłości Boga. Głoszenie dobrej nowiny wymaga głoszenia najpierw złej nowiny. Właśnie o gniewie Boga. Zobaczmy księga liczb, 25 rozdział. I Izrael przyłączył się do Baal-Peora i Pan bardzo rozgniewał się na Izraela. W psalmie 5 czytamy: Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość. Zły z tobą nie zamieszka. Głupcy nie ostoją się przed Twoimi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa, Pan brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym. W psalmie siódmym czytamy. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego. W Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale czytamy. A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i Sadyceuszy przychodzących do krztu, powiedział im plemierz Mijowe, kto was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem. O czym czymwiście mówił to Jan Chrzciciel, Kto was ostrzegł, abyście uciekali przed nadchodzącym gniewem. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale czytamy. Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach, będzie bowiem wielki ucisk w tej ziemi i gniew nad tym ludem. Oczywiście tu Pan Jezus mówił o zburzeniu Jerozolimy. W Ewangelii według Jana w trzecim rozdziale czytamy: Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale czytamy takie oto słowa: Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Dalej w liście do Rzymian czytamy: Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. List do Rzymian, piąty rozdział. W dwunastym rozdziale listu do Rzymian czytamy: Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane, Zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. W liście do Efezjan w piątym rozdziale czytamy: Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga. Na synów nieposłuszeństwa. W liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, czytamy. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi, nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, czytamy. Od Was bowiem słowo Pańskie rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achai, ale też Wasza wiara w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu, także nie trzeba nam mówić czegokolwiek, ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do Was i jak nawróciliście się od Bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego syna których, którego wskrzesił z martwych Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. Dalej w piątym rozdziale tego listu, pierwszego listu do Tesaloniczan czytamy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłość oraz hełm nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Hebrajczyków czytamy w trzecim rozdziale: Dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali, i oglądali moje dzieła przez czterdzieści lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem: „Oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg”. To też przysiągłem w gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. W księdze objawienia, w księdze apokalipsy w szóstym rozdziale czytamy: „A królowie ziemscy i możnowładcy”. I badacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka. W szóstym rozdziale, nieco dalej, apokalipsy, czytamy. Bo nadszedł wielki dzień jego gniewu i któż może się ostać w 11. rozdziale księgi objawienia czyli apokalipsy czytamy a 24 starszych którzy siedzą przed bogiem na swoich tronach upadło na twarz i oddało mu pokłon mówiąc dziękujemy tobie panie boże wszechmogący który jesteś i który byłeś i który masz przyjść że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś Królestwo, i nadszedł Twój gniew i czas osądzania umarłych i oddania zapłaty Twoim sługom, prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją Twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą Ziemię. W czternastym rozdziale księgi, objawienia księgi Apokalipsy, czytamy tak, a po nich przyszedł trzeci anioł. I donośnym głosem mówił: Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi, i przyjmie z nami na czoło lub na rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i w siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem.